Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, wspaniały Wasylii Iwańczuk, Ukraińiec, który jest rewelacyjnym arcymistrzem, mierzy się z Badurem Jobawą, ale na wstępie chciałbym zaapelować, że cały dochód z tego filmu będzie przekazany na rzecz Ukrainie. W jakiś sposób udostępnię to wszystko na swoim fanpage'u Szachuś na Facebooku, gdzie zescreenuję ten dochód. Załóżmy, ma, dzisiaj mamy 1 marca, 7 marca, mam, dajmy sobie tydzień na dochód z tego filmu. Możecie się do tego bardzo przyczynić w zasadzie, to tylko wy widzowie możecie to zrobić. Mianowicie prosta rzecz, łapka w górę, będzie, więk, będą większe zasięgi, komentarz, będą większe zasięgi, napiszcie coś dobrego i i można obejrzeć cały film. Długość filmu jest bardzo ważna, wtedy pozycjonowanie na YouTube jest większe, są większe zasięgi. No i przede wszystkim nie przewijajcie reklam, jeżeli możecie. Ja tych reklam wstawię troszkę więcej na tym filmie, żeby ten dochód był jak największy. Mam nadzieję, że będziecie ze mną i właśnie tutaj małą cegiełkę dołóżmy do tego wszystkiego. Jestem ciekawy właśnie też, jaką sumę nam się uzbie udało uzbierać. Nieważne w zasadzie, jaka to będzie kwota ważne, żeby cokolwiek tutaj zadziałać, już zadziałaliśmy to znaczy z mojej strony poszły pieniążki na składkę z dwóch streamerów szachowych w, z naszego kraju więc no dobrze, tyle słowem wstępu, mam nadzieję, że całą akcję rozumiemy, trzeba coś robić, no ja nie mogę usiąść tak na miejscu i nic nie działać moi drodzy, a tymczasem partia jest niezwykle ciekawa, tak przy okazji Wasylii Iwańczuk tutaj mierzy się z Badurem w gruzińskim arcymistrzem mistrzem, którego bardzo lubię zresztą, też obydwu panów szanuję i bardzo lubię za twórczość szachową. No i partia bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, więc przejdźmy od razu do rzeczy, zobaczymy co tu się działo. Otóż Iwańczuk rozpoczął ruchem E4, C6 odpowiedział Dżobawa i D4 i D5, mamy obronę Karokan, Jobaba jest takim zawodnikiem, który bardzo lubi mieszać na początku gry, ale to Iwanczuk już tutaj zastosował ciekawe posunięcie pod tytułem F3. Partia była grana w 2010 roku, no i tutaj po F3 widzimy ten pionek jest broniony. Jest to takim jak jakiś tam gambicik, czy to jakiś tam, jakaś tam, jakieś tam otwarcie, ja dokładnie się nie orientuję, to jest nazwane fantazy variation Nieważne, w każdym razie te ruchy są naprawdę bardzo ciekawe. Tutaj Gruzin zagrał Hetman B6. No i teraz plan Hetmana jest taki, żeby przede wszystkim. E, uderzać w tego pionka i nie pozwolić temu gońcowi się szybko wyprowadzić. E, no i w tym, w tym momencie Iwańczuk zagrywa A3. No, ruch taki trochę dziwny. E, silnik tego posunięcia nie bardzo lubi, ale nie jest to jakiś błąd, absolutnie. E, może ten ruch e, być zastosowany, dlatego, żeby w przyszłości może koniec nie związał tutaj skoczka na C3, który by chciał wylądować. Może e, czasami ruch B4 jest dobrym kopnięciem w pewnym momencie. E, Ciężko mi stwierdzić, powiem szczerze, ale ruch e5 już nadaje wielkiego kolorytu w tej pozycji. No i zaczyna się dziać. Jak tutaj zareagować? Zobaczcie, w partii już ruszyły cztery pionki, żadna figura jeszcze nie ruszyła, co jest ciekawe. No I jak gra Iwańczuk? Mianowicie tutaj wybija pionka na d5, na co czarne grają skoczkiem na f6. No, cały czas powtarzam... Czarnymi gra który lubi mieszać w pozycji, on chętnie oddaje pionki w debiucie i tutaj można wziąć tego piona, ale pamiętajmy, rozwój figur jest jak najbardziej tutaj na korzyść tej strony, która ma te figury bardziej rozwinięte, no więc nie możemy stosować pionkożerstwa, ale bicie tutaj na E5 nastąpiło mimo wszystko. No i teraz pozycja niby się robi lepsza Czarnymi, aczkolwiek silnik trochę tutaj zmienia swoje decyzje. Teraz mówi, że nieco lepsza czarnymi, e, równa mniej więcej. No i e, o co tutaj chodzi? Zauważmy, że, że czarny teraz grają goniec na C5. W ogóle skoczek jest podbiciem no masakra, tutaj zauważcie te działo świetnie tutaj uderza, wskoczka na G1 jeszcze przy okazji grozi zagranie goniec F2 co robi Iwanczuk Iwanczuk jest e, naprawdę obdarzony niesamowitym talentem szachowym e, fantastycznie liczy warianty i ma w sobie taką lekkość wyprowadzania figur ale też twardość w grze ja się na jego partiach wychowałem i uważam, że fantastyczne gra szachy, bardzo zresztą ciekawe no i teraz Iwanczuk przyjmuje tę ofiarę to jest bardzo ważna decyzja, gdyż Zwróćmy uwagę, że no dobra, czarne grają w ten sposób, ArcyMisz 2700 ponad, no to e, trzeba grać pod dyktando. Nie. Tutaj Ukrainiec gra pod swoje dyktando i to jest fascynujące. I teraz pierwsza rzecz, jaką bierzemy pod uwagę, czy można gońcem zbić na G1. Otóż no ten ruch od razu przegrywa, można sobie zatrzymać materiał i spróbować. E, Znaleźć rozwiązanie. Przypominam, nie przebijajmy reklam, Dochod, dochód będzie na pewno większy z tego filmu. Otóż po wybiciu na G1 tutaj Hetman mógłby zagrać na E2, no i w tej sytuacji już trzeba w zasadzie poddać partię czarnymi. Z prostego powodu, gdzie król nie pójdzie, to dostaje za chwilę mata na E7 i E8, ewentualnie jak pójdzie w prawo. No i tutaj trzeba było się zasłonić gońcem, no i sprawa jest prosta, wystarczy tutaj pewnie wybić gońca i tyle, figura więcej. No więc. Nie można zbić skoczkę na G1. Jest odpowiedź, ale za to jest goniec na F2, no i król musi ruszyć. Król zagrywa na E2. Tutaj trzeba bardzo uważać na pułapki pod tytułem. Jak zagramy sobie królem, no to taki nieszczęsny mat w ośmiu ruchach byłby katastrofą, więc trzeba bardzo uważać. Król E2 zagrywa i no i tutaj goniec też widzimy broni. No, pola E3, gdzie nie może wejść Hetman. To no, tak przy okazji, to jest proste. No i w tym momencie nastąpiła. Roszada czarnych. No pionek tutaj jest nieistotny. Tutaj głównie czarnym chodzi o to, żeby wejść wieżą i atakować króla. E, teraz, w tej sytuacji się zastanówmy, czy nie można na przykład zbić skoczka, no bo już Hetman na E2 nie wchodzi. Otóż, e, no właśnie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że po wybiciu tutaj wieża mogłaby po prostu zbić, i po wybiciu zwróćmy uwagę, że teraz białe mają jakość mniej. I króla zderoszowanego, ale jednak białe tutaj są fantastyczne, z prostego powodu. Najpierw zderoszowanie króla. Stępem atakujemy wieża wież, wieżę i wieża G8 zagrać musi. Goniec na E3 z atakiem na Hetmana. No i Hetman tutaj jakby zbił to skoczek C3. Gra jest dosyć łatwa białymi, dlatego że na przykład jak weźmiemy Piona, bo to się trochę narzuca. Jakiś Hetman D4 Figury białych fantastycznie y, są ustawione aktywnie i y, działają tutaj. Jak zaraz, jakąś wieżą zagramy na a 1 będziemy męczyć króla. No, jest po zawodach, mimo wszystko. Ten król tutaj schodzi na D2, na D1 później. Chowa się, oczywiście, za wieżę. No, i tu wszystko byłoby w porządku białymi. No więc y, arcymistrzowie na tym poziomie wiedzą, co i jak. Y, no, ale dlatego też pewnie nastąpiła ruszada. No, i w tym momencie Hetman zagrywa na D2. No, zobaczcie, że w ogóle lekkie figury jeszcze. Często nie zostały wyprowadzone, a mamy już dziewiąty ruch, a za chwilę dziesiąty, i to jest niesamowite, że w partii klasycznej e, figury nie zostały wyprowadzone. Lekkie figury to jest e, rzadki widok. Wieża E8 król D1 i taki, można powiedzieć, taka e, roszada na raty między Hetmanem a wieżą, tylko że Hetman już nie ruszy na A1, no ale wieża zagrywa właśnie na E1 i to jest ten cały myk, że e, białe, znaczy czarne decydują się na zdobycie Hetmana, białe jak najbardziej są chętne, tak też w partii nastąpiło i zwróćmy uwagę, podsumowując teraz, e, jak wygląda szachownica. Otóż mamy e, wieża za wieżę, skoczek za skoczka, goniec za gońca, no i mamy tutaj Trzy figury, wieża goniec skoczek, na hetmana, plus kilka pionków, no i... Król jest względnie bezpieczny, gdy nie ma tyle figur po stronie czarnych, no więc pozycja na pewno jest dobra białymi. Aczkolwiek komputer mówi mniej więcej równa, trzeba bardzo uważać. Goniec zagrywa na F5, rzecz jasna. Tutaj bicie pionków to jest strata czasu. W tym momencie goniec zagrywa na E2. No takie, właśnie Iwańczuk teraz wykonuje takie bardzo ciekawe posunięcia. Naprawdę mega arcymistrzowskie w defensywie tutaj działa niesamowicie, niesamowicie się broni. No i widzimy jak to dalej następuje. Jeżeli nie by zbił pionka, owszem można to zrobić, ale skoczek zagrywa na C3. No i gramy dalej. Tutaj jest broniony pionek. Jak formację można by było dalej ustawiać? No ciężko mi stwierdzić, może no, tak na szybko ciężko stwierdzić. Może skoczek na H3, może skoczek F2, może potem skoczek E4. Można pewnie coś tutaj walnąć na G7, próbować wyprowadzić gońca. Ja myślę, że białe mi tutaj sobie białe grają Dosyć swobodnie, że tak powiem. Może ciężko w to uwierzyć na pierwszy rzut oka, ale jednak tak się dzieje. Po gońcu E2 w partii Skoczek zagrał na D7 i teraz Pionek wybił na C6 wstępem. Pionek wybił na C6 i goniec D1. Zauważmy, wszystkie figury stoją w defensywie razem z królem. Nieprawdopodobna pozycja, bardzo rzadka, no oryginalna partia, niesamowicie. E, I dalej e, tutaj czarne grają wieża E8 za takiem na króla, no więc skoczek E2. Zauważmy, że goniec broni C2, goniec broni E2, goniec tutaj kąsi na E3. Ciężko się dostać tutaj czarnymi do e, króla e, białego. No i teraz następuje skoczek, bije na F6. E, skoczek zagrywa na C3. No w końcu te figury lekko trzeba do przodu wyprowadzać. I czarne decydują się na teraz taki. Dosyć ciekawy manewr, goniec na C8. Ten goniec C8 przerzuca się na A6, żeby uderzać z tej strony, czyli z diagonali A6F1. No i w tej sytuacji Iwańczuk w ogóle zachowuje zimną krew, a co najlepsze? Zagrywa najlepsze posunięcie w, danej, w tej pozycji. W ogóle każdy inny ruch byłby oceniany na taki mniej więcej równą pozycję, a Iwańczuk tutaj ma niby przewagę plus 1, ale nie sugerujmy się za bardzo silnikiem oczywiście, ale to jest ciekawe, że arcymiść wyczuwa pozycję. On czuje co tutaj jest grane i zagrywa a4. W ogóle bardzo trudny ruch uważam. E, o co chodzi w ogóle w tym posunięciu? Tu przede wszystkim chcemy się e, przepchać tym pionkiem po linii a, żeby wystawić wieżę jak najwyżej. Ta wieża może pójść do obrony po czwórce, po trójce. No i ten ruch a4 jest niezwykle, niezwykle dobry. Posunięcie a5, wieża f1. No zobaczcie figury Stają coraz bliżej siebie, robią taką pancerną obronę, można by powiedzieć. Goniec zagrywa na A6. Wieża F2, no, bronić mocniej tutaj, no, wszystko fajnie to wygląda. H5, wieża A3, no i ciężkie figury, czyli wieże w końcu weszły do akcji, no i w taki nietypowy sposób, ale to wszystko fajnie działa. H4 zostało zagrane, no i Wanczuk zagrywa G3. E, chce tutaj spróbować wymienić. E, no Też ciekawe posunięcie. Wybicie, y, wybicie nie nastąpiło, wróć H3 zostało zagrane. No, to jest też taki punkt zaczepki. Czasami jak Hetman się pojawi na polu G2, to może być niebezpiecznie, ale do tego jest bardzo daleko i nie wiadomo, czy to się w ogóle uda, no ale jakaś próba jest tutaj przez czarne podjęta. Na co Iwanczuk G4? Bardzo w ogóle przydatny ruch i odważny. Przede wszystkim czasami tego skoczka możemy odpędzić, ale też bardzo ważna funkcja się pojawia, bo jak skoczek będzie chciał w przyszłości zagrać na E4, to F5 go nie odpędzi. To też się przydaje. Też czasami skoczek G3 może sobie spróbować zagrać, jak wcześniej król sobie ucieknie. No, taki dosyć odważny ruch, leciutko, powolutku do przodu sobie tutaj białe wędrują. Wieża zagrywa na D8, skoczek F4. Skoczek na D7 i wieża B3. No tutaj wiadomo, manewry ze strony czarnych. Białe robią swoje. Hetman zagrywa na D4 i skoczek z F na E2 powrót. Wieża E8 znowu związanie, to jest ciekawe znowu. I jak już wspominałem wcześniej, skoczek w końcu wylądował trochę wyżej i zagrał na E4, ale. No dobra, tutaj osłona jest większa po linii E, tylko że Hetman zbija pionka na A4. No i to białe tutaj wszystko przewidziały. Białe miały to przeanalizowane i ja muszę stwierdzić: no, przyznacie, że pozycja jest niezwykle oryginalna i tak naprawdę wielka siła gry tutaj decyduje o tym kto w tej partii wygra Goniec zagrywa na D2 no fajna tutaj pancerna obrona trzeba przyznać i Hetman zagrywa na A1 no Hetman wszedł do obozu przeciwnika no wygląda to niebezpiecznie, ale właśnie Iwańczuk chyba zostawił pułapkę troszeczkę na Hetmana i zagrywa gońcem na C3 dlaczego tutaj Goniec? Otóż bronimy pionka i wieża już może zagrać na A3 i tego Hetmana próbować łapać skoczek na E5 tutaj jakieś opcje bicia się pojawiają wieża A3 oczywiście Hetman B1, skoczek wraca na D2 Zobaczcie, że tak Iwanczuk w ogóle się nie wychyla poza piątą linię W ogóle chyba żadna figura w tym momencie nie zagrała na piątą linię Tylko w swoim tutaj obrębie od czwartej linii sobie gra w takim prostokącie No i trzeba przyznać, że to mu się zaczyna chyba opłacać W tej sytuacji Hetman zagrywa na C1 i teraz e, zobaczcie, podstawił się Hetman pod skoczka. To jest sprytna pułapka, e, dlatego że jak zbijemy, no to skoczek F3 i mamy Mata, e, takiego podwójnego szacha powiedzmy. No i przy okazji, Mata tu goniec też spełnia dobrą rolę. No to byłoby oczywiście e, katastrofą białymi. No wiadomo, Iwanczyk to wszystko widzi i w tej sytuacji wieżą zbił na A5. No i robi się bardzo, bardzo niebezpiecznie czarnymi. Nie wiadomo za bardzo, jak tutaj reagować. Wisi goniec, wisi skoczek. No więc tutaj skoczek teraz zagrał na posunięcie g6 i wieża zbiła na a6. No i widzimy, kolejna figura zdobyta przez białe. Z ukrycia skoczek zagrywa na f4. Próba właśnie związania tutaj oswobodzenia się troszeczkę. Jednak Iwanczuk zagrywa fantastyczne posunięcie w partii, moi drodzy. Spróbujcie zatrzymać materiał i znaleźć odpowiedź, jak zagrać białymi. Bardzo, bardzo fajny ruch. Otóż białe grają wieża A8. Ha! Odciągnięcie figury atakującej, bo widzimy, że Skoczek chętnie zbije Hetmana. Sprawa jest prosta. Jak zbijamy, no to zbijamy na C1. Wygra na białych. Zdecydowanie. Jeżeli na przykład w tej sytuacji Skoczek by dał szacha na G2. No to tutaj się partia kończy szybko, z uwagi na bicie na g2, pionek zbija i wieża e8 z szachem. No i tutaj oczywiście skoczek broni tego punktu g1, więc to, jest, to byłaby wygrana. A jak tutaj wieża na przykład by zbiła teraz na a8, no to skoczek zbija na c1. No i jak pionek zbija, to z powrotem tutaj skoczek lub król na f2. Myślę, że to wygrywa po prostu szybciej. Cztery ciężkie figury na jedną wieżę, to jest, no to jest masakra na szachownicy, no więc w tej sytuacji E, właśnie e, po wieża A8, s, e, skoczek zagrał też na... A w ogóle skoczek zagrał na G2, ja się trochę tutaj zakręciłem. Wieża zbiła, Pionek e, zbił e, i wieża zbiła na E8 e, z wygraną pozycją. E, moi drodzy, no w tej sytuacji no cóż mogę powiedzieć, e, piękna partia ze strony Iwanczuka. E, no i przypominam jeszcze dla tych, którzy e, może zapomnieli. Nie przywijajcie reklam, oglądajcie cały film, cały dochód z tego filmu idzie na rzecz Ukrainy. No i lajkujcie przede wszystkim, komentujcie. Zasięgi tego filmu pójdą mocno daleko. To się, to się też wiąże z tym, że ten dochód z tego filmu będzie, mam nadzieję, większy. Serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się w tych trudnych czasach. Pozdrawiam, cześć.